łobuzy! Hej kochani, ja zaczynam dzisiejszego vloga od pokazania wam zapachów, ponieważ pytacie mnie, jak one pachną, żebym je trochę opisała, bo pokazałam wam je na Instagramie i wiecie, no ciężko się opisuje zapachy przez internet, kiedy nie możecie ich powąchać. To są świeczki z naszego sklepu Stylizacje TV. Zaprojektowaliśmy je i słuchajcie, produkujemy je w Polsce. 4 zapachy. Jest to edycja limitowana, jak się sprzedadzą, to raczej już ich nie będzie. Powiem wam szczerze, że dużo jest zachodu, żeby wyprodukować dobrej jakości świece. To są świece w 100% z wosków naturalnych. Nie są to świece z parafiny, tak jak w większości macie w sklepach, czy tak jak nie wiem, Janki, czy w Ikei, czy gdziekolwiek indziej macie tego typu świeczki, no to są świece takie, które nie szkodzą i spokojnie można je bezpiecznie palić. Jeżeli chodzi o zapachy, to mamy 4. Ja wezmę je tak, słuchajcie. O, będzie mi łatwiej, bo te są inne i te 2 są z innej bajki. Dobra, zapachy są 4. Świece są pakowane w takie fajne puszki. Idealne na prezent, więc jak chcecie komuś zrobić prezent na Mikołajki, czy już na święta, to możecie je kupić. No i właśnie, żeby nie była mała paznokci, te 2 zapachy, czyli zimowa herbata i biwak w lesie, są to zapachy typowo zimowe. Ja już oczywiście je wyjmowałam, ale one są bardzo ładnie zapakowane, jak do was przychodzą. Tu. I te świece są zapakowane, jak widzicie, w takie szklane pojemniki. Moim zdaniem bardzo eleganckie. Bardzo mi zależało na tym, żeby właśnie świece były w ciemnym szkle. Moim zdaniem wygląda to niesamowicie szykownie. No i tu mamy nazwę, nazwę sklepu i są zakręcane. Więc jak skończycie je palić, to możecie je zakręcić. I tak to wygląda w środku. Wosk jest tłusty i to oznacza, że on się będzie właśnie dłużej palił niż jakaś świeczka parafinowa. Jeśli chodzi o wagę, to mamy tu 180 gramów, co odpowiada około 50 godzinom palenia. I teraz przejdźmy do zapachów. Mam tu pierwszy otwarty, jest to zimowa herbata i pachnie to najprawdziwszą zimową herbatą. Jest tutaj cynamon, goździki, herbata sama w sobie, syrop owocowy, jakiś malinowy, pomarańcza, także takie aromaty naprawdę otulające, ciepłe, bardzo apetyczne. Idealna właśnie na ten czas taki bardziej kiepskiej pogody. Na kiepską pogodę to jest idealne, tak. I kolejny zapach to biwak w lesie. Tak go nazwaliśmy, ponieważ jest to taki zapach nieokreślony. Jak pytamy się znajomych, czym to pachnie, to nikt nie umie tego określić. Więc nazwałam tak przewrotnie biwak w lesie, bo powiem wam, że właśnie tak mi się kojarzy trochę z lasem, ale też trochę z tą zimą. Nie wiem, kto to zakręcał tak mocno. Na pewno nie ja, bo ja nie dokręcam rzeczy. I biwak w lesie to jest taki zapach właśnie nieokreślony. To jest zapach, słuchajcie, zarówno letni, jak i zimowy. To są właśnie 2 takie zapachy troszkę podobne. To nie pachnie herbatą, ale czuć tutaj owoce. Czuć tutaj też trochę cynamonu. I jak się go zapali, to jest niesamowite, jak się ten zapach zapali, to czuć właśnie taki aromat trochę drewniany. Ciężko mi jest to określić. Bardzo fajny, też ciepły mimo wszystko i też ma w sobie właśnie nuty owocowo, takie cynamonowe. Coś bardzo przyjemnego i też otulającego. Także 2 takie zapachy typowo zimowe, jak szukacie świeczek zimowych lub właśnie na jesienne wieczory, żeby sobie posiedzieć, wiecie, poczuć się jak przy kominku, to właśnie są takie 2 zapachy. 2 pozostałe zapachy, czyli czerwone owoce i wakacje nad morzem, to trochę inna bajka. Czerwone owoce leśne, ten zapach ma w sobie aromat malin, jeżyn, borówek, poziomek i to jest zapach bardzo słodki i słuchajcie, to jest zapach bardzo też kobiecy. Niektórzy, którzy go wąchali, mówili, że pachnie trochę takimi perfumami jakby damskimi i faktycznie jest coś w tym. Jest bardzo taki zmysłowy i kobiecy. Myślę, że spodoba się każdej osobie, która lubi zapachy słodkie. To jest typowo słodki zapach. Również jest dość apetyczny, także mówię, jak lubicie słodkie to i lubicie owocowe, to wybierzcie ten. Ale jest to też właśnie aromat takich kobiecych perfum. I ostatni zapach, czyli wakacje nad morzem. Dokładnie z tym mi się kojarzy. Z wakacjami. I szczerze mówiąc, gdybym miała wybrać jeden zapach, to nie wiem, który bym wybrała, bo wszystkie mi się podobają, wszystkie są urocze. Ten jest najbardziej mój, ponieważ ja lubię świeże zapachy. To jest jedyny świeży zapach z tych wszystkich. Te trzy są cieplejsze, ten jest bardziej świeży, ale też jest to zapach taki dwojaki. Ponieważ mamy tu takie nuty, taka bryza morska, taka naprawdę świeżość, przenikająca, ale z drugiej strony jest to zapach odrobinę słodki, taki jak zapach, jak macie zapach skóry muśniętej słońcem, albo zapach lodów latem. Dlatego nazwałam go wakacje nad morzem. Jak chcecie odniesienie do zapachów, to jest to zapach z kategorii, tak jak na przykład Pink Sands, Yankee Candle, coś w tym stylu. Świeży, fajny, wakacyjny zapach.
Bardzo mi się podoba. To jest jedyny inny zapach z tych wszystkich. No, te dwa są inne. Te są, mówiłam, zbliżone. Także tak wygląda nasza kolekcja świec. Zrobiliśmy je bardziej na próbę. Powiem Wam szczerze, że no, ogromnie dużo pracy nas to kosztowało. I oczywiście producenta. Producent jest z Krakowa. Są, tak jak mówiłam, są to świece robione w Polsce, są to świece robione ręcznie i są naprawdę bardzo dobrej jakości. Stąd jest wysoka cena, ale no mówię, na cenę nie mamy za bardzo już wpływu, ponieważ no mówiłam, koszt produkcji jest bardzo, bardzo duży. Także zrobiliśmy to bardziej tak testowo, żeby Wam pokazać, że robimy też coś innego. Może Wam się spodoba, może się przyjmie. Jeżeli się przyjmie, to mamy pomysły już na kolejne zapachy świąteczne, ale zobaczymy, jak się te Wam spodobają. Moim zdaniem świece są śliczne, bardzo fajny pomysł na prezent. Myślę, że każdy, kto lubi świece, powinien spróbować. Ja jestem maniaczką świec, więc ja po prostu je uwielbiam. No i cieszę się, że zrobiłam coś swojego. Kolejna rzecz, paczka, która przyszła mi tu z rana, to nowy zapach Michaela Korsa. Nie wiem, czy widzieliście już reklamy w telewizji. Sexy Robbie. Nowy zapach. Teraz zobaczymy, czy ładny, czy nie. Z Korsem jest tak, że raczej mi się podobają te zapachy. Ulala, tam coś ładnego jest. Mamy ten zapach, zapakowany jak rubin, ale wyjmę, co tu jest jeszcze w środku. O kurczę. Portfel? Czy etui? Czy etui na coś? To może być etui na coś. Można sobie tylko coś schować. Taka mała, można powiedzieć, kopertówka. Bardzo fajna sprawa. To jest informacja, zaraz sobie zajrzymy. Bo powiem Wam szczerze, nie mam pojęcia, czym pachnie. Podejrzewam, że będzie to zapach słodki. A, tutaj są takie tatuaże. Tak, a to jeszcze perfumowane jest, więc to jest w ogóle super. Zobaczcie, jak się błyszczy. I mamy jeszcze małe rubinki. O. Małe rubinki. Piękna paczka. Najbardziej interesują mnie oczywiście perfumy. Spróbuję zgadnąć, czym pachną, a później przeczytamy informację prasową. Czy faktycznie zgadłam, czy nie. Tak wygląda flakon. Bardzo elegancko, bardzo pięknie. Ojej, i to jest kategoria zapachów, której zupełnie nie znam, ponieważ nie są to perfumy słodkie. Są to bardziej perfumy wchodzące trochę w orientalne, moim zdaniem. Takie bardzo mocne, kobiece, wieczorowe. Niekoniecznie zapach, który ja bym używała, chyba że na wieczór. Bardzo takie intensywne. Zaraz zobaczymy w takim razie, co tu w tym zapachu jest. Niech chwilkę wywietrzy i zobaczymy, jak pachnie po sekundzie. Zapach dla silnych, niezależnych kobiet. No dokładnie, tak bym go nazwała. Bujne płatki róż, enigmatyczny szkarłat, morela, nuty dolne tworzą zachęcającą teksturę, mech, egzotyczny kobiecy jaśmin. Tu mamy nuty górne, malina, morela, dawana, pieprz. Bardzo mocny kobiecy zapach. Wiecie co, ja go podaruję mamie, bo to jest typ zapachu, który używa moja mama. Bardziej takie tradycyjne perfumy. Jeżeli jesteście fankami takich tradycyjnych, mocnych perfum. Ja akurat osobiście wolę słodsze, kwiatowe, ale mówię, to będzie zapach bardziej dla mojej mamy, na pewno jej się spodoba, no i butelka jest po prostu przepiękna. Jak będziecie w perfumerii, koniecznie powąchajcie i napiszcie mi, co o nim sądzicie, czy Wam się podobał, czy jest właśnie to jest Wasz typ zapachu, czy nie, bo jestem bardzo ciekawa, jak Wam się spodoba. Na pewno jest to inny zapach. Tu jest napisane, że jest dostępny w perfumeriach Douglas, tylko w perfumeriach Douglas i na douglas.pl, więc jak będziecie w Douglasie, to koniecznie dajcie mi znać i napiszcie mi, jak Wam się podobał ten zapach. Ale bardzo dziękuję za przesyłkę, bo jest po prostu cudowna. Mam ochotę zaraz zrobić jakieś ładne zdjęcie, bo to jest iście jesienny klimat. Słuchajcie, kolejna przesyłka jest Jo Malone. Już otwieram, nie wiem co tu jest, bo nic i nie dostałam informacji, że tu dostanę. O, Jo Malone, jest to odżywka i szampon. Nie wiedziałam w ogóle, że Jo Malone ma takie kosmetyki. I zapach to Lime, Basil and Mandarin. O, nie otworzę teraz. Ale znam ten zapach i powiem Wam, że ja go dostałam jako zapach do ciała, natomiast do ciała mi się nie za bardzo sprawdził, bo dla mnie jest to zapach taki bardziej do kąpieli, więc bardzo dziękuję, na pewno skorzystam z odżywki i szamponu, te rzeczy się nigdy u mnie nie marnują. No i ten zapach, tak jak mówię, jest fajny, ale nie nosiłabym go za bardzo na sobie, tylko właśnie albo do pomieszczeń, albo do kąpieli. I słuchajcie, ostatnia paczka, wielka, ciężka, ja już przeczytałam od kogo. Słuchajcie, to jest paczka od mojej widzki Bożeny z Stanów, z Chicago. Bardzo ją serdecznie zawsze pozdrawiam. I no jestem bardzo ciekawa, coś to jest, bo jest to ciężkie. Nie mam pojęcia w ogóle. Bożena mi zawsze robi cudne niespodzianki. No i w końcu się udało otworzyć, bo powiem Wam, że to było tak zaklejone, ale... O Boże, jakie słodycze! Ja! Tego nie ma w Polsce!
candy corn, ten amerykański, ale Darek będzie miał do filmów halloweenowych. O kurczę. Kochani, pozdrawiam was mocno i ściskam. Wysyłam wam trochę chicagowskich słodkości Kelly Bożena. Jak chcecie zobaczyć profil Kelly, to po prostu piszcie Kelly Bożena na Instagramie. I wow, pozdrawiam cię serdecznie i dziękuję. O ja, zaraz ją sobie zrobimy. Zaraz robimy test na żywo, słuchajcie chyba. Ale czad. Wow, Darek się tak ucieszy. O Jezu, ile słodyczy. To jest super. Mówiłam. O ja. To jest to. No, to jest to, co ja potrzebuję. Do twoich filmów halloweenowych. Tak. Wiedziałam to. No właśnie. A zobaczcie, tu jeszcze jest. Ja byłam w szoku. To jest takie dobre. Tak? Ja tego nie pamiętam. Patrz. No, jest zaraz spróbujemy, co? No jasne. Jezu, nam szalała. To. Ja. Jesteśmy już w Poznaniu. I słuchajcie, właśnie przyjechaliśmy do hotelu. Jest i tata. Tata przewija. Jesteśmy już w hotelu i czekała nas taka niespodzianka. W ogóle podróż minęła świetnie, mała nam spała, więc kciuki w górę dla małej. Tak. Powiem wam tak, wchodzimy do pokoju i duża niespodzianka. Tutaj łóżeczko czeka przy naszym łóżku. Więc mega, mega fajnie. Kwiaty dostaliśmy. Czekały na nas kwiaty, powitanie. A uwaga, w łazience, oprócz naszych rzeczy oczywiście, czekały na nas kosmetyki dla Dzidzi, więc w ogóle się mega zdziwiliśmy. I kwiatuszki. I manienka. Yes. A myśleliśmy, czy brać. I mówimy, nie, nie bierzemy. No i fajnie, co? Mega fajnie. A ty co tu robisz? Stanowisko. Do przebierania. Tak. Tata już jest zorganizowany. Patrzcie, co mamy na basen. Tak, bo mamy dzisiaj pierwszy raz Dzidzia będzie szła. O, jakieś śmieszne takie. To są pieluchy majeczki, które nie przeciekają. A pokaż, one mają, a mają wkład. No, wcześniej nie oglądałam. No. Jeszcze raz dzisiaj na basen, bo basen mają ozonowany w hotelu i jest woda podgrzewana, więc spokojnie możemy iść i idziemy pierwszy raz pływać, więc fajnie. No. Idziemy zobaczyć, co wszyscy robią. Zobaczcie, jak rozstawili tutaj kamery. Tu leży sprzęcior na podłodze. Wspaniale, Adaś, kamerę na podłodze. Lecimy, lecimy. Będziemy nagrywali pesto. Pesto, pesto. Pesto. Teraz nic nie mówisz. No, to było ciekawe. Może że ja się wszystko na ryżowy przygotowuję, ale nie. Ola, bez niej nie. Życie bez tej kuchni nie miałoby sensu. Wszystko. Naprawdę. To ona wszystko tak ładnie przygotowuje, że ładnie wygląda. Dobra, już się nie wiem. Ona powie prawa autorskie, żeby wszystko wycięć. Plastyk. Zbanek, teraz. Posprząta syf. Będzie odkwaszanie organizmu. Będziemy tak robić stop, co jedno pesto, nie? Tak. To jedno na chłopaki, powiedzcie coś o swoich kamerach. O swoich kamerach? O swoim sprzęcie. Ja mam większy obiektyw generalnie niż kolega. Ważne, jak się obsługujesz obiektywem. A też umiem. Mniejsze, ale daje czadu. To jest małe, ale wariat, no. Zobaczcie, mając te ekraniki, zamiast zazwyczaj w kamerach jest tutaj z tej strony. Też jest, ale ten jest lepszy, tak? Tak. I kable. Kamery są podłączone kablami tam. Tutaj. I tam ekipa z tyłu widzi na swoich ekranach. Dobra, gotujemy dalej. Gotujemy dalej, bo tu jeszcze nie koniec. Zobaczcie, jak wszyscy wcinają. No, dobre, nie? Wiedziałem, że dobre. Tam się śmieją, aż śmieszki takie zajadają się. Zobaczcie, Adaś tutaj co wszystko pakuje. Teraz tu stabilizator rozkręca i sprzęty. Trzeba wszystko wynieść. Dzień dobry. Podpisujemy zeszyty dla was. Jest ich mnóstwo.
Trochę nam to zajęło, a Karolina w trakcie wpadła na pomysł, żeby to nagrać. Zapomnieliśmy. Podpisuj. Jana trwa później Darek. A zaraz będziemy mieć jeszcze więcej, bo tych ilości tutaj... mnóstwo jest tutaj u nas w sklepie. I jak sami widzicie, wszystkie podpisujemy sami. Mhm. Nikt za nas nie podpisuje. I idzie Marcin. O, i dostawa przyszła. I kolejna przyszła. A chcecie gdzieś ustawić tutaj na jakieś półce, czy już nie ma miejsca? Chyba nie trzeba, bo to wiesz, tak szybko idzie, nie? Nie, lepiej... nawet nie ma takiej potrzeby. Lepiej trzymać je w tym, nie? Tak, tak. No i miejsce zajmuje, wiesz.